Przede wszystkim mamy w głowie ten ostatni mecz, bo w Chojnicach oczywiście mecz dobry, ale który nie został koronowany bramkami. Odrobiliśmy to sobie teraz w ostatnim meczu i myślę, że w głowach zostaje ten mecz, czyli przede wszystkim ta nasza skuteczność i dobra gra, szczególnie w ofensywie. Nad defensywą popracujemy jeszcze, myślę, że będzie to też fajnie wyglądało, ale mówię, no zawsze liczy się to, ile strzelisz. Zawsze strzelisz jedną więcej, to wygrywasz mecz i tak do tego podchodzimy. Przed nami 3 mecze o 9 punktów. 3 mecze musimy wygrać, zrobimy wszystko, żeby te mecze wygrać. I 3 punktów. Myślę, że z tego wyjazdu mogą wrócić przynajmniej 4, jak nie 6 na mecz w Chojnicach. To trzeba przyznać, że mieliśmy w nim sporo pecha, bo multum sytuacji stuprocentowych, a właściwie Chojnice bez zagrożenia pod naszą bramką. No także, ale na szczęście udało się to nadrobić 5 bramkami w Głogowie, gdzie zagraliśmy również fantastyczny mecz i liczę na to, że forma z Głogowa utrzyma się dalej i następne 3 mecze to będzie 9 punktów. Tak, są powroty, wraca Rafał Grudzicki, wraca Martin Dobrodka, także myślę, że ta solidność w obronie będzie na wyższym poziomie. No ale oczywiście liczymy na wszystkich. Są 3 mecze i tutaj nie ma kalkulacji, kto wraca, kto grał, kto był, kto jest. Wszyscy zawodnicy, którzy są w kadrze, są potrzebni na te 3 mecze i myślę, że zrobimy wszystko, by w tych 3 meczach optymalne składy wystawić i wygrać. Traktujemy ten mecz jak ćwierćfinał, można powiedzieć, rozgrywek. Już wchodzimy w fazę pucharową, zostały nam 3 mecze trzeba wygrać, aby to jest początek naszej drogi. Nie ma porównania, jeśli chodzi o te 2 wyjazdy w stosunku do naszych kibiców tutaj. Tu czujemy się oczywiście jak w domu, także ten doping, który tutaj jest i atmosfera od początku, od pierwszych minut jest niepowtarzalna, także na pewno za tym tęsknimy i liczymy tutaj na wielkie wsparcie kibiców. No ja myślę, że nie ma fajniejszego momentu niż jak twoja drużyna walczyła awans, żeby przyjść na ten stadion, dopingować, włożyć serce w to, tak jak my wkładamy na boisku. Przede wszystkim mam nadzieję, że będzie ich sporo na stadionie i będziemy słyszeć ich przez całe 90 minut.